Na warszawskich budowach pracuje kolejna grupa młodzieży ze Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że w 1983 roku podpisano umowę pomiędzy organizacjami młodzieżowymi o wymianie wakacyjnych chówców pracy. Ursynów, ponad 100-tysięczna dzielnica mieszkaniowa stolicy. Na budowie przedszkola spotykamy kilkunastoosobową grupę młodzieży ze Związku Radzieckiego. Młodzi radzieccy inżynierowie, doktorzy nauk medycznych i studenci wykonują tu prace budowlane i wykończeniowe. Jesteśmy z Moskwy. Nasz studencki ochotniczy chłopiec pracy liczy 120 osób. Większość ma doświadczenia w budownictwie. Co najmniej 4-5 razy pracowali na Sybiru na BAM-ie. Nasz chłopiec pracuje w KBM Południe od 15 lipca do 19 sierpnia i część naszych płac, naszych zarobków będzie przeznaczona na budownictwo pomnika Szpitala Matki Polki w Łodzi. Część będzie przeznaczona na fundusz 12 Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie. Skład naszego chówca wchodzi, jako honorowi uczestnicy wchodzą kosmonauty, towarzyszy Mirosław Hermaszewski i Piotr Klimuk. I całość ich zarobków my też przeznaczamy na fundusz 12 Festiwala. Skąd u Ciebie taka dobra znajomość języka polskiego? Ja kocham wasz kraj, kocham waszych ludzi, jestem miłośnikiem Warszawy i dlatego bardzo lubię wasz język. Brygady młodzieżowe ze Związku Radzieckiego pracują także w fabryce domów na Służewcu. Studenci 5 roku Instytutu Stali i Stopu z Moskwy porządkują teren fabryki, remontują specjalistyczne urządzenia, a także pomagają przy produkcji elementów budowlanych. Fordon, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego w Bydgoszczy. Zatrudniają 140 junaków OHP z całego kraju. Młodzież pracuje przy produkcji kompotów i dżemów. W czasie szczytu przetwórstwa owoców i warzyw pomoc junaków jest dla zakładu bardzo korzystna, a młodzież zarabia na wakacje. Zakopanem i okolicach Tłok. Według danych biur turystycznych rejon tatrzański gości około 50 tysięcy turystów i urlopowiczów. Przebywa tu także kilka tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej na koloniach i obozach. Tak wygląda główna ulica stolicy Tatr Krupówki. Tłok zresztą nie tylko na niej. To samo jest w restauracjach, w kawiarniach, na poczcie. Czy w tych warunkach można mówić o wypoczynku? I to za ciężkie pieniądze. Za skierowanie na dwutygodniowy pobyt trzeba płacić do 12 tysięcy złotych. Ci w kwaterach prywatnych za samo łóżko od 400 do 600 zł dziennie. Tymczasem w innych, także pięknie położonych miejscowościach nie ma tłoku i można się urządzić znacznie taniej.